Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Edyta Stojek. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący prezentacji danych LiDAR pod kątem klasyfikacji oraz nadanych atrybutów RGB. Szkolenia z wykorzystania produktów LiDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami – ISOK. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Progea Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzającego niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. Chmurę punktów ALS można zwizualizować pod względem różnych atrybutów, takich jak wysokość, intensywność, klasyfikacja, echo czy RGB. W bezpłatnych przeglądarkach, takich jak Fugro Viewer, można również wykonać podstawowe pomiary w chmurze punktów ALS. Widok przykroju ułatwia wykonanie pomiaru pomiędzy poszczególnymi punktami, np. wysokość budynku czy drzewa. Widok izometryczny 3D ułatwia analizę terenu. Ćwiczenie zostanie wykonane w darmowej przeglądarce danych LiDAR Fugro Viewer. Najpierw wczytam chmurę punktów poprzez File – Open LiDAR Files. Program ten umożliwia wczytywanie plików LAS oraz skompresowanych plików LAS. Wybieram plik LAS, otwieram. Zostanie wczytana chmura punktów i po kolei wyświetlę w różnych atrybutach chmurę punktów. Najpierw wybiorę Color Point by Elevation, czyli wysokość. Najniższe punkty są kolorem niebieskim, natomiast najwyższe czerwonym. Łatwo jest tutaj zinterpretować budynki, czyli lupką. Przybliżę się do środkowej części chmury punktów. Budynki są bardzo dobrze widoczne. Wrócę do widoku całego ekranu. Zoom Full Extent. Kolejny atrybut to kolorowanie chmury punktów po wysokości, ale w kolorach ziemi. Czyli od koloru zielonego poprzez różne odcienie żółci i brązu do białego. Kolejna funkcja to kolorowanie po klasyfikacji. Kolorem różowym został zaznaczony grunt. Istnieje możliwość zmiany kolorystyki poprzez Settings, Point Display Settings i należy zmienić w oknie głównym kolor, na przykład na pomarańczowy, przez kliknięcie na różowe. Wybieram pomarańczowy, OK. W oknie profilu również mogę od razu zmienić ten kolor na pomarańczowy. Możemy również wygasić którąś z warstw. Najpierw po kliknięciu Apply zmienię kolor. I wygaszę low pointy, czyli szum. Również kliknę Apply i OK. Czyli zmieniliśmy kolorystykę gruntu oraz wyłączone zostały szumy. Kolejny atrybut wyświetlania to intensywność. Przybliżę się do wybranego miejsca poprzez lupkę i sprawdzę funkcję Query Point Data, atrybut intensywności. Kliknę na budynek. Poza intensywnością wyświetlą się także współrzędne wybranego punktu, numer odbicia, klasa, źródłowy flight line, czyli szereg skanowania oraz źródłowy plik. Kiedy kliknę w inne miejsce, wyświetlą się dane następnego punktu. Wykonam zoom do całości widoku i użyję kolejnego kolorowania, czyli kolorowanie po szeregach skanowania. Kolejna funkcja, kolorowanie po plikach. Jeżeli byłoby wczytane kilka plików, wtedy każdy z nich miałby inny kolor. Kolejna funkcja, kolorowanie po numerze odbicia. Tutaj warto użyć funkcji rysowania profilu. Wybieram Profile Tool i zrobię przekrój poprzez drzewa. Wciskam początek, koniec. I ustawiam szerokość. Zostanie uwidoczniona, zwizualizowana chmura punktów dla wybranego miejsca poprzez Settings, Point Return,
mam możliwość wygaszenia poszczególnych odbić skanowania. Wracam do chmury punktów, zamykam okno profilu i wskazuję ostatni dostępny atrybut, kolorowanie po RGB, czyli pokolorowana chmura punktów ze zdjęć lotniczych. Wrócę do kolorowania po klasach i wykonam jeszcze jeden przekrój. Przybliżę się najpierw do budynku. Wykonam przekrój przez budynek, profile tool, początek, koniec i szerokość. Przesunę troszeczkę budynek poprzez łapkę Dynamic Pan. I teraz mam możliwość zmierzenia na przykład wysokości od podstawy do dachu budynku. Wybieram linijkę Measure Distance. Wskazuję punkt początkowy, końcowy, około 3,65 metra. Prawym kończę mierzenie. Możliwe jest także wyświetlenie chmury punktów w oknie 3D. Zamykam profil i wybieram 3D. W oknie 3D chmura punktów zostanie zwizualizowana zgodnie z zawartością pliku w oknie 2D, czyli okno 2D po lewej stronie, okno 3D jest zgodne z zawartością pliku. Wyświetlę Zoom Full Extent również w oknie pierwszym, więc cały zasięg w oknie drugim też zostanie przybliżony do widoku całej zawartości pliku. Kiedy zmienię rodzaj atrybutu wyświetlania, na przykład na intensywność, w oknie 3D ten atrybut zostanie również wyświetlony. W ramach ćwiczenia poznali Państwo wybrane możliwości wizualizacji danych LiDAR w trybie widoku 2D, 3D i oknie profilu, np. według atrybutów RGB, wysokości, klasy, intensywności, numeru szeregu czy też echa sygnału. Dodatkowo został wykonany pomiar wysokości budynku w oknie profilu. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenialidar.gugik.gov.pl.